We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack Hamilton. Witam się z wami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Oczywiście na start musi mi się gra ciąć. Ja za chwilę chyba odpalę sobie domyślne ustawienie, jakie mi ta gra po prostu ogarnęła, bo zaczynam już powoli to irytować. Specjalnie jedne powiększyłem, drugie pomniejszyłem, a to dalej się tnie. W najdurniejszych możliwych momentach. Troszkę to wiem, może akurat teraz to jest wina tego, że jesteśmy w Hogsmeade, gdzie jest dużo ludzi. Nie wiem, jeszcze z tym poczekam. Dobra, póki co. Porozmawiamy z Thomasem Brownem w księgach i zwojach. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? No, mam 156 sztuk złota. Aha, tymczasowo niedostępne. Świetnie, czyli nic tu nie zrobię. Biorę za friko. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Wow. Drogie te rzeczy niektóre. Ile? 3000? Wow. No tu za 400. Stół z trzema moimi donicami. Ej, to by było niezłe. Plus nie jest to aż takie drogie. Mam coś? No mam coś na sprzedaż. Czy dobiję do 400? A pleasure doing business with you. No, niestety nie. No, bynajmniej jeszcze nie. Let me know if there's anything else I can do to help. Ale może... Może tu wrócę za jakiś czas z czymś nowym. Albo bynajmniej na tyle drogim. No, chyba, że jest tu gdzieś skrzynka jakaś w pobliżu. A proszę, o wilku mowa. Będzie tutaj? Jest skrzynia. Okej, tam jest kartka z tyłu. Słabsze odzienie, czyli będzie na sprzedaż. Z tym nie pogadam. A masz tu jeszcze jakąś skrzynkę? Chyba nie bardzo. A mogę wyjść tędy? Mogę, miło. To skrzynka, Boże. Kartka do mnie. O, tutaj coś jest. Dwie sztuki złota. Okej. Okay. Trochę bieda, no ale... Niestety bądź nie, trzeba sobie z tym jakoś radzić, nie? Tutaj jeszcze jakaś mniejsza skrzynia. O, lepszy szalik. Załóżmy go zatem. Nie. Kolekcje, wyposażenie. Kolekcje muszę sobie wyrobić nawyk, żeby to poza nagraniem sprawdzać. O, wiele lepsza. A ile to jest warte? 90. No to już będzie mnie stać na ten... No to co on tam chciał sprzedać mi, ten stołek z tymi... No, seriously? Nie zniszcza... O nie. O, dobra, udało się wyskoczyć. Na szczęście.
Panie, 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 jak na szybko wracam, robimy panie tak, ja panu daję to i to, bo mi, tego, mi to niepotrzebne, a pan dasz mi, gdzie to było to? Nie, to było to. Pan dasz mi to, bo to panu niepotrzebne, a ja z chęcią wykorzystam. Dobra. Wychodzimy. Czy tutaj mogę coś z Revelio zdziałać? O kurde, tu są skrzynie obok. Ty, czekaj, czy ja to mogę? A, mogę? Ty, mogę! Fajnie, nie ma problemów. O, to jest ta lepsza skrzynia. Machaniowe rękawiczki bez palców. Też coś lepszego. Ta skrzynia to chyba muszę do niej się podkraść niewidzialny, mi się wydaje. Bo póki co, jak tylko mnie widzi, to tak nagle sobie się uzbraja albo coś podobnego robi. Nie wiem, co na sumie robi. Wygląda, jakby się po prostu uzbrajała albo zamykała. Let's look at what we have, shall we? Bardziej zamykała niż już jest. Let me know if there's anything else. Pogadane, dziękować. Czyli tam później się przejdę. A na razie rzepa, eliksiry i sklep Oliwiandera. Do Oliwiandera, myślę, pójdziemy na koniec. Odpalę sobie mapę tylko. Gdzie ja jestem? No, zaraz obok Oliwiandera, ale najpierw... najpierw rzepa, potem eliksiry, a potem Oliwiander. Oliwander. Nie Oliwiander. No, też jakiś, nie wiem, mini proces. Protest próbuję chyba ogarnąć. O, 13. Miło. To jest zamek na drugi level. Dalej mnie zastanawia, o co chodzi z tymi levelami tych zamków. Okej, mogę pływać. Miło. W filmach, czy w filmach, Boże. W innych grach Harry chyba nie zawsze to potrafił. Choć postać, którą się kierowało. Ah, the dittany for the new fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Uuu, przedmioty pokoju życzeń. Nawóz. Dobra, najpierw weźmy to, co mamy, czyli naszą adeptamu. Liście dyptamu, łodyga ślazu, gałązka rdestu ptasiego, liście malwy, owoc figi abisyńskiej, tutaj nasiona. Malwa w małych donicach, figa w średnich. Okej, okay, te trzy pie... A nie, ślaz jest w dużych. Czyli duża, średnia, nie wróć. Duża, mała, średnia. Ale nie stać mnie na żadną. Chociaż w sumie niewiele mi brakuje, żeby te malwę sobie na przykład... Bo wiem, że malwa jest do czegoś potrzebna. Chyba do jakichś zagadek. O! Proszę, karteczka. Ten wózek należy do Timothy'ego Teasdale'a, prowadzącego magiczną rzepę. Lubi być w centrum wydarzeń i nawiązywać kontakt z klientami poza sklepem. O, ile? Kurde, tylko 6! Czemu 6? Coś więcej? O, tutaj coś widziałem. A to gdzieś tam niżej, Boże. Cyk, karteczka. No, z takiej wysokości chyba byś nie chciał zaskakiwać, kolego. Dobra, jest full damage, niestety. Przekonałem się o tym w dość nieprzyjemny sposób. Ale okej, okay, mamy tutaj jeszcze... O, trzeba obroić skrzynię. Pięknie. Dobra, to lecimy do typa w takim razie z powrotem, żeby wykupić kolejną
rzecz. W sumie ciekawi mnie jedna rzecz. Czy te nasiona to jest jednorazówka, czy to jest wielokrotnego użytku? Nasiona malwy. Dziękuję. No już pomogłeś wystarczająco. Dobra, teraz eliksiry. Eliksiry, to pamiętam, z mapy były gdzieś po tej stronie. Będzie tutaj? Zachodni Hogsmeade, nowy płomień. Tak, JPP's Potions. Duża skrzynia. Karmazynowy cylinder. A, tak coś czułem, że słyszę. Kolejną kartkę. Eliksiry JPP powstały w 1753 roku. To apteka w Hogsmeade. Jej właściciel, Per Pippin, sprzedaje szeroki wachlarz eliksirów i składników do nich. Dobra, pogadajmy. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Nie, ciężko się nie zgodzić. Ciężko się nie zgodzić, jeśli chodzi o właśnie to, co powiedział, czyli o to, że eliksiry są nie tylko... Nieźle, tej eliksir niewidzialności za 500. Na eliksir wiganowy i na eliksir Edurus zdobyłem, czy zdobyłem, zakupiłem. Raczej powinienem powiedzieć. Przepisy. Eliksiry są równie potężne jak właśnie czary, choć czary mają to do siebie, że dość często... Okej, jest sklep Ollivandera. Czy Ollivandera. Znowu to wiam, to gdzie. Sklep z różdżkami Ollivanderów. Różdżki wykonane z różnego rodzaju drewna i o różnej giętkości, posiadające jeden z trzech magicznych rdzeni, wybierają swojego właściciela w tym przytulnym i zagraconym sklepie, prowadzonym przez sympatycznego i znającego się na rzeczy Gerborda Ollivandera. Rodzina Ollivanderów zajmuje się tworzeniem różdżek od 362 roku przed naszą erą i jest uważana za najlepszych w swoim rzemiośle w Wielkiej Brytanii, jeśli nie na całym świecie. No, jak mam wybierać, to wolałbym iść tylko i wyłącznie do Ollivandera po różdżkę, do nikogo innego. Choć niektórzy twierdzą, że Gregorowicz mu nie wtedy nawet nie ustępuje. O kurde, nie wczytała się animacja. Kartki. A, dobra, tutaj coś jest. Pewnie coś o piwie kremowym. Dokładnie. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piwo kremowe. Wielce popularny napój czarodziejów, serwowany zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. Prawda. Przypominam sytuację z Czary Ognia, gdzie mruszka praktycznie doprowadziła się do stanu, gdzie człowiek musiałby chyba wypić dość dużą mieszankę wódki, whisky i kij wie czego jeszcze, żeby być tak nawalonym. Okej, skrzynka przeszukana. Co? Wybierzmy sobie różdżkę. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ej, dasz mi taką na jakąś imprezę? Przydałaby się. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13¾ inches, dragon heart string. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be jak z Harrym do 3 razy sztuka? W filmie, bo w książce oczywiście Harry wypróbował chyba z 30 różdżek. Minimum 30 różdżek. Duża kubka się uzbierała. Ale w filmie za trzecim podejściem dopiero. Znaczy dopiero. Już za trzecim podejściem dostał swoją różdżkę. Yes. I think you might be the one. Here, take it. Ukończ różdżkę. Ciemnoszara, cyprys, włos jednorożca, prężna, 12¾ cala. Model różdżki. Kręta spirala. Naturalna. Ej, to wygląda jak różdżka Voldemorta, jeśli ma być szczery. Tylko bez tego takiego kościanego uchwytu. Ciemny brąz. Curious indeed. A nie, czekaj, to jest kolor. Pierścieniowa. Łodyga. Spiralna. Delikatna spirala. Klasyczna. I karbowana. Wiecie co, wezmę chyba tę łodygę. Najbardziej pasuje do czarnej różdżki, nie? Tylko kurde... Dlaczego nie ma czarnej? Dobra, to nie będzie ciemny brąz. Najbardziej tak pasuje. Ale też podoba mi się krój tej różdżki. Fajnie wygląda. Dobra. Rodzaj drewna. Cyprys. A jest bez. Jodła, dąb, wiąz. Jest bez. Okej. Okay. To będzie bez. 14,5 cala. 9¾ cala. Byłoby dość intrygujące. Ale dajmy maksymalną długość. I... Twarde, stwardniałe, zesztywniałe, sztywne, niesprężyste, nieelastyczne, twarde. Bo twardość określa, czy jak mocno różdżka może zmienić właściciela. No i zobaczmy. Włókno zasmoczego serca, pełniące rolę rdzenia różdżki, pozwala stosować potężną magię, włos jednorożca, spójną magię, a pióro Feniksa bardzo różnorodną. Ah, Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A dragon heartstring wand is most powerful, and learns quickly. A unicorn hair wand is most reliable, and faithful to its owner. Harry też miał z piórem Feniksa. Różnorodna, spójna czy potężna. Wątpię, że to będzie miało jakieś odzwierciedlenie w grze. To jest bardziej taki feature. Ale pójdźmy może w stronę potęgi.
weźmy włókno ze smoczego serca. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Czy mogę pobawić po prostu tym? I nie, no nie mogę pogadać, szkoda. Dość fajnie jest to, co wspomniał o tych przewidywaniu. Bo tak naprawdę to, co się stało w insygniach śmierci pod koniec filmu, znaczy wróć pod koniec, nie filmu, tylko na początku właściwie filmu. Kolejna karteczka, dla was opis. Pod koniec... Jezu, co ja mam z tym końcem? Na początku filmu, w bitwie... Właśnie, dlatego pod koniec bitwy chciałem powiedzieć. Pod koniec bitwy na Little Whining, czy tam bitwie siedmiu poterów, czy jak to tam by się chciało nazywać te wydarzenie. To jeszcze... Nie to, chciałem tylko to sobie zobaczyć. Mam już nową różdżkę i zapasy, mogę więc iść na główny plac, spotkać się z Sebastianem. No, zaraz tam pójdziemy. To, co się tam wydarzyło, ta cała akcja z Voldemortem i z Harrym, to wtedy właśnie, dla nikumatych, Harry nie użył Expelliarmus. Harry był ledwo co przytomny, nie wiedział w ogóle, co się dzieje i różdżka sama wypaliła Expelliarmus, właśnie przez to, że Harry tak długo z niej korzystał i sama go obroniła. Albo być może zrobił to Horcrux w Harrym, choć nie chcę mi się w to trochę wierzyć. Ale sam Kniff jest też dość ciekawy. Właśnie z tym, że różdżki mają jakiś taki swój rodzaj inteligencji. W sensie potrafią właśnie dostosowywać się do tego, co robi czarodziej i pomóc mu w razie potrzeby. Ale dobra, już dość takich gadek. Sebastianie, pogadajmy na temat fabuły. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. O, jeszcze jeden! Super! Więcej troli! Dajcie zaraz... O, unik! Dobrze! Dobra, trole to chyba ostatnie, czego się spodziewałem. Ej, weź mnie też konfrigo naucz, co? Też chcę! Co słabnie? To dobre pytanie w sumie. Kurde, dostałem w pysk, no. Au. Unik. Rzut starożytnej magii? Wow, nice. Lecimy. Beczułki, beczułki. Żryj beczułki. Jeszcze jedna. Oj, okej, dobra. Czyli to nie działa tak, jakbym chciał, by działało. Pyk. I lecimy dalej. Mucimy typa. Mucimy. Unik do tyłu. Akio.
No, Akio nie do końca zadziałało. Ale Wioso? Tu, rzut! Dobrze. Lecimy dalej. Mucimy go. Unik. O, arrap. Mogłem. Tu, rzut! Pysk! Pięknie. I do widzenia. Tyle pana widzieliśmy. O, przywołaj starożytną magię! Okej. Właśnie go zdezintegrowaliśmy. Goodness. A second troll. Did you two Został właśnie zdezintegrowany, nie widziała pani? By yourselves. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. O, tutaj widziałem, że jest coś. I'll go and see what he wants. Revelio. Karteczka. Hengist z Woodcroft. Posąg Puchona, Hengista z Woodcroft, uważanego za założyciela wioski Hogsmeade po tym, jak został wypędzony ze swojego domu przez mugolskich prześladowców. Ha, fu, mugole! Ej, nie to. To chciałem zrobić. Dobra, spawa. Okej, drzewo też się naspawało, ciekawe. O, tutaj. Pyk. Ciekawe. A, i to się wliczało do tego, jak rozumiem. Ha! Książka. Strona. Kurde, prawie mi uciekła. Tak, kolejna rzecz. No, na szczęście. Albo zrobiły, tylko już te zniszczenia są naspawane. Właśnie przy użyciu reparo. No nie, tam! Tu, to miałeś złapać, a nie to, chłopie. Taka prosta rzecz, aby się jeszcze zdupcył. No i okej, ostatnia rzecz naprawiona. Gdzie mam iść teraz? A, czekaj. Czy tu nie było kartki? Rebellion. A, dobrze mi się wydawało. Miodowe Królestwo. Cukiernia Miodowe Królestwo sprzedaje przeróżne słodycze magiczne od musów świstusów aż po eksplodujące cukierki. Klienci powinni dokładnie wiedzieć, jakich efektów należy się spodziewać, zanim spróbują towarów z tego sklepu. Prawda. Wielka prawda. A, patrzcie, to jakiś worek schowany za tymi wszystkimi rzeczami. 45 sztuk złota, bądź 45 galeonów, kto wie. Dalej nie spodziewałem konkretnie, czy to jest złoto po prostu, czy galeony. Czardziejskie stroje na każdą okazję firmy Gladrag. Firma Gladrag powstała w 1750 roku. Jej przedstawicielstwa znajdują się w Paryżu, Londynie i Hogsmeade. Można tam nabyć szeroki asortyment czarodziejskich strojów oraz akcesoriów. Pan Augustus Hill i jego współpracownik Otto Dibble chętnie pomagają każdemu, kto postawi nogę w ich sklepie. Ich ulubioną rozrywką są klienci, którzy nie znają się zbytnio na modzie. Czy ja się zaliczam do takich klientów? Manekiny, to opis już dla was. Jasnosiorne herbatki. Kolejna taka skrzynia. Ale jest też zwykła skrzyneczka. I ziomeczek, z którym możemy pogadać. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protection.
protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? No, chciałem być fair, ale jak już nalega, no to... Take your time. No to wezmę. Okej, okay, co ja mam na sobie aktualnie? Aha, to jest podgląd na mnie, jakby to wygląda. Ale tu jest, porównaj. Aha, okej, okay, ja mam tradycyjną... Mam to samo, ale z gorszą broną. Tutaj jest zerową. Dobra, czyli czas to wymienić w takim razie. Szata... nie, to jest to na sobie. Teraz chcę tą szatę. I nie da mi się tego pozbyć. A jeszcze jest to przecież. Ten kapelutek. Czekaj. I suspect you have a sharp eye for facts. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The three broomsticks is just this way. No, minęliśmy się z nim dosłownie, jak tu przyszliśmy. Ale jeszcze tak, zapomniałem, że mam na głowę taki kapelutek. Ej, wygląda jak kapelusz Bagmana. Ale mogę teraz założyć sobie taki kapelutek i mieć pełny set czarnej magii. I nawet mi się ten kapelusz podoba. Więc takowy zostanie. Ale wrócę sobie na szybcika do tego bombla. Żeby mu sprzedać właśnie to, co... Aha, sprzedaję mu to za nic. Nice. To się nazywa mieć bezwartościową rzecz. Dobra, prowadź mnie. No, nie to. Opis chcę. Assuming it isn't utter bedlam in there, might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Tutaj, tak jakiś zamek wielki. O! Kurde, stronka lata, nie mogę jej zgarnąć. Dwie nawet. O, Ranrok! You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student. Take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? Victor Rockwood. All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. No, a ja właśnie sądzę. What are you doing with Victor Rockwood? Ranrok is working with Rookwood, the goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, co teraz? Can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Nie do końca w pojedynkę. Seba też nam trochę pomógł, nie? I will say, trolls in Hogsmeade, that's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... O wilku mowa. No nie wiara. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor.
Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Stary, nie chcę, żebym przestał je pić, bo spuszczę ci dany w pierdziel. Ale sytuacja normalnie jak... Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrok and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. No, jestem za. Patrzcie, nad życie mam takie dwa paski niebieskie. Czyżby to były paski starożytnej magii? Takie stakowanie, kiedy mogę tego... Dlaczego jest już no... Dlaczego już jest noc? Przed chwilą był dzień. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ale kurde, jak oni tam weszli do tego... do trzech minutów, to była akcja... Jak już Rokud chciał pogadać z nami, wiecie, pogadać, a raczej zabrać stamtąd, zaciągnąć za szmaty do Ranroka pewnie, albo w międzyczasie spojrzeć, a czy spróbować zawalczyć, to sytuacja typu, wchodzisz do baru i celujesz do barmana, a w tym momencie cały bar po prostu wyciąga spluwy do ciebie i to jest takie jedno wielkie powiedzenie, wypierdalaj, bo nie, albo inaczej nie wyjdziesz stąd żywy. Z tymi różdżkami w sumie podobna sytuacja. Bo jakby wszyscy od razu rzucili zaklęcia, nawet gdyby użył Protego, to siła zaklęcia by go nie uratowała. Nie ma szans. Dobra. Nie chcę zaznaczyć, chcę się przenieść. I bang, bang, bagarang. Wbiliśmy na kolejny level, jesteśmy w pokoju wspólnym. W następnym odcinku, myślę, zajmiemy się kolejną misją fabularną, którą w sumie z chęcią sobie teraz zobaczę. A nie! Mam przygrupować się z profesorem Figiem, ale jeszcze nie chcę zrobić. No to zajmiemy się w takim razie tymi skrzyżowanymi różdżkami, które są... Zaraz zobaczę gdzie... O! Sowia poczta, coś mam, ale to jest chyba fabuła, więc z tym poczekamy. Mapa, gdzie są te różdżki? Różdżki są tutaj. Południowe wyjście, tutaj mam płomień. Okej, no to tu się już na teraz przeniosę, żeby mieć szybką podróż po prostu do... żeby szybciej po prostu przejść do miejsca, które teraz mnie będzie interesowało. A ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do następnego w Hogwarts Legacy. Cześć.